czy Astra 4 to nadal drewniane auto? Dlaczego przebieg 200 tysięcy kilometrów jest tutaj taki ważny? Czy turbo pod maską oznacza w tym wypadku emocje? O tym wszystkim dzisiaj. Ja mam na imię Jarek, a wy oglądacie kanał Motoholizm. Zaczynamy. Dzięki uprzejmości Łukasza możemy dzisiaj sprawdzić, jaka jest Astra 4 generacji z silnikiem 1.4 turbo z roku 2011. No to od początku. Astra 4, czy też używając nazewnictwa alfabetycznego Astra J, powstała jako zupełnie nowy model koncernu General Motors, który oparł jej konstrukcję na płycie podłogowej o nazwie Delta. Premiera tego auta miała miejsce na targach we Frankfurcie w 2009 roku, a od 2010 nowy Opel był dostępny w salonach. W tym samym czasie firma odebrała nagrodę za trzecie miejsce na podium w konkursie na Europejski Samochód Roku. Co prawda poprzednia wersja nosiła nazwę Astra H i dla każdego, kto opanował alfabet, kolejną powinna być Astra I, ale żeby nie kojarzyła się ona z cyfrą 1 sugerującą pierwszą generację samochodu o tej nazwie, przeskoczono o jedną literę dalej. Astra J była produkowana jako hatchback, sedan, kombi, a także kabriolet, który dla odróżnienia od innych wersji nazwano Cascada. W 2012 roku miał miejsce lifting, który przyniósł, jak to zwykle bywa, dość kosmetyczne zmiany i powiększony wybór silników. W 2015 zaprezentowano następcę, czyli Astrę K. Poprzedniczka, jak to bywało wcześniej w przypadku tego modelu, była jednak produkowana nadal aż do 2020 roku. Co istotne dla nas, ta produkcja odbywała się w fabryce w Gliwicach. Najnowszą odmianą tego auta jest wersja L, którą można zakupić od 2022 roku. Astra w modelu J stylistycznie zatoczyła pewne koło. Po dosyć obłej pierwszej generacji przyszły modele G i H, w których pojawiło się wiele ostrych, prostych linii i przetłoczeń. Czwarta generacja kompaktowego Opla ukazała nam się jako auto o bardzo pełnych, wręcz rubensowskich kształtach. Mimo że stojąc przy swojej babci, czyli modelu G, sprawia wrażenie nieco nadmuchanej, nie można powiedzieć, że to źle wyglądające auto. Wyraźne nawiązania do większej insignii mogą dodawać jej punktów w ocenie potencjalnych nabywców. Na masywność sylwetki zdecydowanie wpływa zabieg polegający na zmniejszeniu ostatniej bocznej szyby i podcięciu obrysu tylnej. Właśnie tył jest w tym modelu najbardziej przysadzisty, aż się prosi o wstawienie wielkich felg i bardzo szerokich, wręcz za szerokich opon, które wypełniłyby szczelnie nadkola. Ale przecież to kompaktowe auto do jazdy na co dzień, więc nie ma co szaleć. Chyba że mielibyśmy do dyspozycji trzydrzwiową wersję OPC. W środku Astra 4 w porównaniu do swojej poprzedniczki przeszła tak dużą metamorfozę, że trudno znaleźć jakiekolwiek nawiązania do wcześniejszego wyglądu. Astra H osiągnęła moim zdaniem najwyższy pułap toporności w kategorii desek rozdzielczych, jeśli chodzi o współczesne auta. Wersja J to w tym zestawieniu niemal Bizancjum. Kokpit jest spójny, przemyślany i narysowany jako całość. Drzwi i deska rozdzielcza są połączone liniami przetłoczeń, które biegną przez całą szerokość auta. Zegary schowane są w tubach, które dobrze wyglądają, a na środku wygospodarowano miejsce na zgrabnie schowany wyświetlacz. Jak się okazuje, może on być dobrze wpasowany w obrys deski i nie wystawać jak pół tabletu z zakrzaka. Pod nim znalazła się przestrzeń na wszelkie klawisze i przełączniki, których jest dużo i mimo zgrupowania ich w jednym miejscu, są doskonale czytelne. Znowu, podobnie jak z zewnątrz, widoczny jest tu styl insigni, czego zwieńczeniem jest jednakowo w obu przypadkach wyglądająca kierownica. Miejsca za nią wystarczy dla każdego. Na fotelu pasażera również nie jest źle, tym bardziej, że w siostrze z segmentu wyżej wcale nie poczujemy wielkiej różnicy, jeśli chodzi o dostępną przestrzeń. Ilość miejsca na tylnej kanapie niestety nie rozpieszcza. Pod maską oglądanej dzisiaj J-ki znajdziemy benzynową jednostkę 1.4 turbo w słabszej z dostępnych wersji o mocy 120 koni i 200 Nm momentu obrotowego. Silnik wyposażony jest w łańcuch rozrządu, który w tym przypadku przy przebiegu prawie 230 tysięcy km nadal pozostaje oryginalny. Spalanie mieści się w przedziale między 7 litrów na trasie, a 9-10 w mieście. Skrzynia biegów ma 6 przełożeń i dobrze pasuje do osiągów silnika, ale więcej na jej temat będzie w części o usterkach.
A tymczasem przejedźmy się. Pierwsze, co zauważyłem po przymierzeniu się do auta, to bardzo szeroki zakres regulacji fotela, zwłaszcza w pionie. Jeśli chcemy, możemy usiąść prawie na samej podłodze, co dla wysokich osób jest zbawienne, a dla tych, którzy lubią bardziej sportową pozycję, po prostu przyjemne. Ponieważ najwięcej doświadczeń i przejechanych kilometrów zaliczyłem Astrami pierwszej i drugiej generacji, pozwólcie, że pominę nieco już antyczną F-kę i odwołam się do porównań z serią G. Zresztą film o Astrze G możecie zobaczyć sobie zaraz po tym, link pojawi się w napisach końcowych. Nie będzie to ani szokujące, ani odkrywcze, ale J-ka to już po prostu zupełnie inny samochód. I nie chodzi o to, że poprawiono ją trochę tu i tam, coś dodano, usunięto jakieś mniejsze lub większe wady. Po prostu to już inna epoka. Astra J prowadzi się naprawdę przyjemnie. W niepamięć odeszły problemy z charzącą skrzynią biegów, chociaż, żeby nie było tak różowo, pojawiły się inne, ale o tym za chwilę. Tutaj biegi zmienia się z przyjemnością. Skakują one na swoje miejsca gładko i z lekko wyczuwalnym oporem. Lewarka skrzyni nie trzeba już szukać między fotelami. Znajduje się on na dobrze dobranej pod względem ergonomii wysokości. Charakterystyka zawieszenia przypomina to, co spotkałem w Golfie 7, czyli kompromis między wygodą a precyzją prowadzenia ze wskazaniem na to pierwsze. Astra dobrze trzyma się drogi, wspomaganie przekazuje nasze zamiary na koła bez zbędnego ociągania. Kierownica pracuje lekko, nie zostało tu już nic z drewnianego wrażenia po poprzedniczkach. Z pewnością pozytywny wpływ na jazdę mają opony w rozmiarze 215x50x17. Opel całkiem sprawnie zabiera się do przyspieszania. Biorąc pod uwagę wielkość auta i mając świadomość jego masy wynoszącą blisko 1400 kg, łatwo zapomnieć, że ten silnik ma moc zaledwie 120 koni. Oczywiście za pozytywne efekty odpowiada turbina. Moment obrotowy dostępny jest już w zakresie 1850-4000 obrotów, co skutkuje sprawnym przemieszczaniem się i brakiem problemów z wyprzedzaniem w zwykłych drogowych warunkach. Czy może być lepiej? Oczywiście, ale opinie mówiące, że przy tej masie taki silnik nie daje sobie rady z autem, uważam za przesadzone. Wielu przyszłych właścicieli celuje w wersję 140, ale jeśli ktoś liczy, że 20 koni więcej z identycznym momentem zrobi dużą różnicę, to może być rozczarowany. Zacznijmy od silnika. 1.4 turbo montowany od 2010 do 2015 roku, czyli w wersjach mocy 120 i 140 koni, jest konstrukcją raczej pozytywnie ocenianą przez użytkowników. Dobrze wypada na tle innych uturbionych motorów o niewielkich pojemnościach z tamtych lat. Natomiast po 2015 zaczęto montować silnik 1.4 turbo z aluminiowym blokiem, w którym zdarzały się pęknięcia tłoków. Zaletą starszej konstrukcji jest blok żeliwny i pośredni wtrysk paliwa, który umożliwia montaż instalacji LPG. Zamontowane tu koło dwumasowe wytrzymuje przebiegi do około 150 tysięcy km. Z powtarzających się usterek można odnotować nieszczelności zbiorniczków wyrównawczych i chłodnic. A teraz co nieco o skrzyni. Jeśli mieliście do czynienia z Oplami z tych lat, to prawdopodobnie oznaczenie M32 może u Was spowodować szybsze bicie serca i pojawiającą się nerwowość. M32 bowiem to symbol zastosowanej w tej Astrze skrzyni biegów o 6 przełożeniach, która ma dwojakie opinie. Użytkownicy jej nienawidzą, warsztaty wręcz przeciwnie. Doszło do tego, że niektórzy mechanicy wyspecjalizowali się w naprawach tych przekładni, bo jej zastosowanie w wielu modelach różnych producentów i łatwa do przewidzenia trwałość, czy raczej jej brak, spowodował, że zdefektowanych aut, które są w nią wyposażone, nie brakuje. 200 tysięcy kilometrów, o których powiedziałem na wstępie, to mniej więcej kres żywotności skrzyni M32, ale problemy mogą pojawić się znacznie wcześniej, nawet przy przebiegu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Winne temu są zbyt szybko zużywające się łożyska wału, których degradacja powoduje nadmierne luzy, a z czasem podnoszenie temperatury pracy mechanizmu i niszczenie również pozostałych jego elementów. Nierzadkie są również przypadki wyłamania czy wykruszenia się elementów skrzyni, a nawet pęknięcia jej obudowy. Konkrety. Przyczyna awarii? Z doświadczeń warsztatów wynika, że skrzynia M32 wymaga wymiany oleju co 40-50 tysięcy km, żeby działała prawidłowo, co oznacza, że nawet w rocznym aucie trzeba tego dopilnować. Poza tym po naprawie zaleca się nalanie co najmniej 2,5 litra oleju. Problem w tym, że producent podaje, że powinno go być tylko 2 litry, a wymiana nie jest w ogóle przewidywana. Pytanie dlaczego? Jeśli zetknęliście się z innymi zaleceniami, zapraszam do podzielenia się tym w komentarzach. Objawy uszkodzenia? Głośna praca skrzyni, kłuczenie, a także drżący lub przesuwający się przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu drążek. Zignorowanie tych sygnałów prowadzi do niechybnej i powolnej śmierci całego mechanizmu. Im dłużej poczekamy, tym więcej pieniędzy zostawimy u mechanika. Recepta? Wymiana łożysk, zalanie odpowiedniej ilości oleju o właściwych parametrach.
Zalecenia: spokojna jazda, ostrożne obchodzenie się ze skrzynią i unikanie przyspieszeń ze zbyt niskich obrotów. W opisie pod tym filmem znajdziecie listę aut, które są wyposażone w skrzynię M32 lub jej inną wersję M20, montowaną w mniejszych autach miejskich z momentem obrotowym do 200 Nm. Problem, o którym mówię, dotyczy zarówno jednej, jak i drugiej. No to przechodzimy do punktacji. Astra J zerwała z kantami występującymi u poprzedniczek i zamieniła się w masywny owal na kołach. Myślę, że wizualne odjęcie jej kilku kilogramów wyszłoby na dobre, ale ogólne wrażenia oceniam pozytywnie. Zdecydowana poprawa w środku po nudnej i nijakiej wersji H. Dobre, przyjemne w dotyku materiały i bardzo ciekawy wygląd. Niesłusznie moim zdaniem uznawany za zbyt mało dynamiczny motor o przyjemnej charakterystyce. Niestety masa auta powoduje, że mimo niewielkiej pojemności nie będzie on mistrzem oszczędzania. Zalety: przyjemna zmiana biegów i dobre zestopniowanie 6 przełożeń. Wady: niemal gwarantowana droga naprawa i bardziej wymagająca obsługa na co dzień. Pomijając skrzynię, normalna eksploatacja jest bardzo znośna. Koszty obniża łańcuch rozrządu. Serwis olejowy z filtrami, włączając w to olej przekładniowy, to niecałe 500 zł, bez kosztów robocizny. Jak na auto kompaktowe, ta Astra jest bardzo przyjemnie prowadzącym się samochodem. Wystarczająco precyzyjna i komfortowa w jeździe, z silnikiem, który daje radę. Dobra pozycja za kierownicą, ciekawa deska rozdzielcza z łatwo dostępnymi klawiszami i dobrze dobrane zawieszenie. Jazda takim autem z pewnością może być przyjemna. Truizmem jest powiedzieć kolejny raz, że epoka długowiecznych samochodów skończyła się definitywnie. Astra J potwierdza to swoimi problemami ze skrzynią biegów. Broni się z kolei silnikiem, który mimo małej pojemności i uturbienia na ekologiczną modłę łączy sobie stare z nowym i może być bardzo dobrym wyborem dla kogoś, kto szuka auta na co dzień, a nie na ekspresowe przeloty między miastami. I to już wszystko na dziś. Jeśli macie ochotę na więcej, zachęcam do użycia tego przycisku pod spodem. Wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. A już teraz możecie zobaczyć dla porównania wspomnianą Astrę G oraz filmy z innymi autami zgrupowanymi na jednej liście. To o czym teraz?